serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 8, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na miejsce. Od ostatniego mojego pobytu tutaj na tej działeczce, gdzie będzie plac kresowego zlotu poszukiwaczy, troszeczkę się zmieniło. Widzę, że już płotek prawie jest calutki gotowy. A ja tutaj za tym płotkiem będę sobie coś tam chodził z wykrywką, bo jeszcze tutaj troszeczkę zostało terenu do eksploracji. Zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Wykrywacz już jest dostrojony, balans gruntu jest ustawiony, program pole 2, częstotliwość 15 kHz, reaktywacja 3. Takie podstawowe ustawienia. Czułość wykrywacza jest ustawiona na 24, bo będę chodził dzisiaj przy pastuchu elektrycznym ponownie i zapewne wykrywacz będzie się troszeczkę później zbudzał, bliżej tego pastucha. Dobra, zaczynam machać X4. Szedłem 5 metrów i już taki element jakiś, chyba rolniczy, znalazłem. Proszę bardzo, takie żelastwo. Jest i drugi fancik, taki kapselek z Lubelszczyzny, czyli perełka chmielowa. Dobrze, że teraz chodzę po tej działce, bo po sierpniowym zlocie, który będzie tutaj, to takich kapselków może być więcej, więc czyszczę działeczkę teraz. Dobra, szukam dalej. Koniki są za płotem, a ja tutaj mam jakiś ciekawy sygnał. Ponad 80 na skali. Nagram pełne ujęcie, ale powiem wam, że dzisiaj strasznie sucho jest. Widzicie, szpadla nie mogę wbić. Dzisiaj nawet już gumowców nie brałem, tylko takie twardsze buty. Sucho jest, to nie są gumowce potrzebne, które zawsze w aucie jeżdżą, jakby się pogoda popsuła czy coś. To... Ale widzicie, że problem jest z wbiciem szpadla i wkopaniem się w tą ziemię. Sucho strasznie. I wykopałem jakąś monetkę. Tego krecika odłożę. Ciekawe, co to może być. No, chyba coś starszego. To na pewno żadna kopiejka. Mi się wydaje, że tutaj jakąś datę widzę. A może nie. Nie chcę szurować tej monety, żeby jej nie uszkodzić. Ale to będzie jakaś starsza monetka. To nie harni mnie. Sporo tych koników. Takie stalowe kółeczko teraz znalazłem. Zapewne coś rolniczego. Troszeczkę się zmęczyłem, zanim wykopałem tą rzecz na zewnątrz. Już jest tutaj gdzieś w tej kupce ziemi. Coś takiego.
może być. Zmienię troszeczkę ustawienie kamerki. Nie mam pojęcia, co to. Co to może być? Materiał chyba jakieś aluminium. Ale ciekawe. A tymczasem coś takiego wykopałem. Wyglądało na początku na jakąś taką malutką fajerkę, ale to nie jest fajerka. W środku jest pełna i tutaj są dwa otwory. Nie wiem, to było może denko od czegoś. Ciekawe, czy tu gwint jest. A może... No nie wiem, tak czy tak nie wiem, co to mogło być. Jakie żelastwo. Sygnał nie był zbyt rewelacyjny, ale kopię takie sygnały i wyszło dzięki temu, że wykopałem to 50 groszy z drugi RP, rocznik 23. Proszę bardzo. Nie była ta moneta zbyt głęboko, tak 10, może 15 cm ziemi. Teraz znalazłem taką jakąś blaszkę, ale ona mi wygląda na jakąś przypinkę, bo nawet tutaj widać elementy i kawałeczki farby. Tak mi się wydaje, że widoczna jest tutaj data 1929 rok. To by było super. I chciałbym, żeby tutaj był orzełek jakiś. Tak mi się wydaje, że to jest jakaś taka przypineczka. Tak, tutaj widać nawet wytłoczonego orzełka. O. Patrzcie. Coś takiego. Nie wiem, co to jest, ale poszukam. Poszukam w necie, co to mogło być. Ale super. I trafiła się pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela. Znalazłem kolejną monetę. Ale jest troszeczkę zaklejona, chyba dopiero na podsumowaniu uda mi się rozszyfrować, co to jest, ale wygląda mi chyba na jakiś PRL. Coś już wykopałem na zewnątrz. Jest kolejna moneta. Dzisiaj sporo monet wychodzi. Ale troszkę niżej po tym terenie chodzę, może dlatego. Ojoj, chyba jakiś wycieruch. Niestety. Nawet nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to było. Może na podsumowaniu, jak umyję to. Trafiłem jakiś guziczek. Wygląda mi na saraczka. Uszko, jak widzicie, posiada ten guzior. Tak, carski guzik. Piechota. Proszę bardzo, do światełka. Znalazłem teraz, tak mi się wydaje, że kawałek jakiejś łyżeczki miedzianej. A teraz trafiłem pierwszy czubeczek dzisiaj. Proszę bardzo. A teraz znalazłem taką oto łuseczkę. Muslinek. Wyszedł z głębokości około 20 cm. Kończę dzisiejsze poszukiwania, działeczka w końcu została skończona, a ja zawijam się do domu. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie.
od lewej strony łuseczka karabinowa z Mosinka, taka aluminiowa, chyba jakaś obejma, tak mi się wydaje. Czubeczki, ołowiane, kawałek jakiegoś sztućca. To nie wiem, co to może być. Kuleczki ołowiane, prawdopodobnie szrapnel, dwie monety z PRL-u, 5 zł, 2 zł, 50 groszy z drugiej RP, rocznik 20-23, jedna monetka nieczytelna i na sam koniec najfajniejsze rzeczy, czyli ten oto guziczek, Rosja carska, pierwsza wojna światowa, posiada uszko, w nawet ładnym stanie jest ten guziczek. Taka oto odznaka, powszechna wystawa krajowa, 1929 rok. Stan bardzo słaby tej odznaki, agrafki nie posiada, ale tak czy tak mnie cieszy. I na koniec grosz Poniatowskiego, stan bardzo słabiutki, ale udało mi się rozszyfrować, co to za moneta. Rocznik nie do końca, 1700 i coś jeszcze tutaj jest. Patrzyłem pod lupą, ale nie jestem w stanie określić. Poszukiwania w tym miejscu zakończyłem i będę przenosił się na kolejne działeczki. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!